Dzień dobry Państwu. Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Proszę Państwa, na ekranie ukazał się Państwu inny mój tytuł. To jest tytuł jednorazowy, dostosowany do tematyki tej audycji. To znaczy, na potrzeby tego odcinka przedstawiłam się Państwu jako trenerka sztucznej inteligencji. Dlatego, że ten odcinek będzie o mojej przygodzie jako ofiary kontroli umysłu podłączonej pod interfejs mózg-komputer. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że dla Państwa to jest tematyka zupełnie egzotyczna. Dlatego chciałabym poprosić Państwa, żebyście po obejrzeniu tego mojego programu obejrzeli inny program, jaki nagraliśmy z Januszem Zagórskim. To jest krótki film pod tytułem 5G. Jak powstrzymać zbrodniczą falę. Przy czym nie chodzi mi o tyle o, prawda, naszą wymianę słowną z Januszem. Po prostu na końcu tego programu dokleiliśmy film, który bardzo dokładnie pokazuje, jakie są trendy przyszłościowe, jak światowe elity wyobrażają sobie przeprowadzenie nas z ludzkości 1.0 na ludzkość 2.0. To znaczy, w jaki sposób zostaniemy poddani w najbliższej przyszłości dzięki systemom 5G, 6G i kontroli umysłu, no takiej transhumanistycznej obróbce. Proszę Państwa, więc teraz zobaczycie Państwo na ekranie kadr z tego filmu i pozwolicie Państwo, że będę potem omawiać moje wpadki językowe. To znaczy te momenty w moich programach, które Państwo, no większość z Państwa na pewno wychwyciła, które Was zdziwiły, które być może obniżyły mój autorytet u Państwa, albo Państwa rozbawiły. Ja bardzo długo zwlekałam z poruszaniem tego tematu, dlatego że jest, no on już wchodzi tak naprawdę w tą kuchnię kontroli umysłu. No nie wiedziałam, czy z jakim oddźwiękiem u Państwa to się spotka, ale ponieważ teraz wypłynął powszechnie temat tak zwanych deepfakesów, a właśnie przynajmniej częściowo z tym, co Państwo mogli u mnie zaobserwować, to były takie właśnie deepfakesy na różnych zresztą poziomach tego programowania. Wobec tego, no, mam nadzieję, że mamy teraz już wsparcie tych różnych filmików o tych deepfake'ach, artykułów na ten temat i że dzięki temu będzie mi łatwiej opowiedzieć Państwu, jaki jest los i dola, no nie tylko moja, bo tu moja dola jest jakby najmniej istotna, ale los wszystkich ofiar kontroli umysłu na świecie, a oblicza się, że w tej fazie eksperymentalnej no jest już co najmniej 20 milionów właśnie takich królików doświadczalnych i proszę Państwa, to już nawet nie jest w tej chwili faza eksperymentalna, to już zaczyna być stosowane na coraz szerszych próbkach ludności, na całych populacjach, dlatego no, musicie się Państwo przygotować na to, że pewnego dnia może to również spotkać Państwa, dlatego że celem globalnych elit jest po prostu podłączenie nas w taki jeden zbiorowy interfejs, jedną sieć komputerową i podłączenie do tego wszystkich naszych mózgów i będziemy się wtedy dzielili, prawda, naszymi myślami, emocjami czy odczuciami fizjologicznymi. Proszę Państwa, to tyle tytułem wstępu. Pod filmem będzie, przepraszam, słyszę jakąś muzykę.
Pod filmem będą linki oczywiście do wszystkich artykułów, które będą mogły pomóc Państwu w zrozumieniu tego zjawiska. Będą również filmy wideo z wywiadami także w języku polskim, gdzie będziecie Państwo się mogli nad tym wszystkim pochylić. Proszę Państwa, nie tylko ja jestem tak bardzo ostrożna w serwowaniu Państwu tej wiedzy, ale również takie zastrzeżenia zgłaszają ci wszyscy naukowcy, którzy nad tymi kwestiami pracują, nie tylko dlatego, że jeszcze niedawno były to sprawy ściśle utajnione, zarezerwowane w zasadzie dla służb specjalnych i wojska, ale przede wszystkim dlatego, że no, wszyscy sobie zdajemy sprawę, no, że to może budzić przerażenie, że to może się wydawać Państwu niewiarygodne. No ale cóż, taki mamy świat, taką mamy rzeczywistość, ale jeszcze raz powtarzam, bardzo dobrym wprowadzeniem do tej rzeczywistości będzie ten króciutki filmik po moim wprowadzeniu z Januszem. Znajdziecie Państwo linka do tego filmu w opisie. Proszę Państwa, zapewne bardzo wielu z Państwa zauważyło, no, że ja tak troszeczkę wyglądam, jak mówi mój kolega, zanadto kwitnąco i dorodnie, jak na ofiarę kontroli umysłu. Ponieważ bardzo wiele osób w komentarzach zwracało na to uwagę, więc ja od razu wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje. Proszę Państwa, jest tak, że ta kontrola umysłu w zasadzie jest, znaczy, to podłączenie człowieka pod tą wiązkę, spięcie go z komputerem, z maszyną, w zasadzie jest już technologią bezszwową, czyli bezśladową. W ten sposób amerykańscy naukowcy i wojskowi określają fakt, że osoba, która jest już, prawda, pod taką kontrolą informatyczną, niekoniecznie musi sobie zdawać z tego sprawę. To naprawdę wymaga takiej, no, dość dużej czujności, żeby te zjawiska wyłapać. Ale proszę Państwa, są określone sytuacje w życiu, gdzie tego typu ingerencję technologiczną w organizm danego człowieka można wychwycić. To są przede wszystkim wszelkiego typu rezonanse magnetyczne. To są na przykład bramki na lotnisku. Jeżeli te bramki będą miały określoną częstotliwość, może być tak, że jeżeli taka osoba napromieniowywana przejdzie przez taką bramkę, bramka zacznie piszczeć w sposób niezrozumiały dla obsługi i dla ochrony. Również można w ten sposób się zdiagnozować, że jest się na przykład, prawda, zaczipowanym albo ma się w swoim organizmie tak zwane nanochipy, po prostu znienacka wchodząc, poddając się badaniu rezonansem komputerowym, ale jest to, proszę Państwa, w sposób systemowy na całym świecie wykluczone, to znaczy trzeba się na każdy taki seans umówić wstępnie. I to się odbywa tak, ale to nie tylko dotyczy rezonansu magnetycznego, ale również innych takich wysokospecjalistycznych aparatów obrazowania medycznego, że wszelkie takie sytuacje są przez ten system tych sprawców, kontrolerów uprzedzane. To znaczy, mój ojciec miał 4 rezonanse magnetyczne. I za każdym razem na 24 godziny przed rezonansem nam to w domu wyłączano. Ja swojego czasu mieszkałam przez 1,5 roku w Paryżu. Wtedy wprowadzono takie tanie linie lotnicze pomiędzy Wrocławiem a Paryżem. Przelot kosztował w jedną stronę 50 zł. Więc ja po prostu, żeby się wyspać, żeby jakoś się organizm odreagował te wszystkie straszne mikrofale, to ja po prostu latałam tam i z powrotem pomiędzy Wrocławiem a Paryżem. Dlaczego? Dlatego, że znowu na 24 godziny przed wyłączali mi no, to elektroniczne nękanie. I również, proszę Państwa, tak samo się dzieje, kiedy ja nagrywam. Obojętne, czy nagrywam u Janusza, czy nagrywam na TV, czy nagrywam w jakiejś innej stacji, po prostu o północy
przed dniem nagrania, punktualnie o północy, wszystko się urywa. Dzięki temu mój organizm po prostu może odetchnąć i dzięki temu ja jestem jako tako sprawna intelektualnie i fizycznie, żeby przed Państwem wystąpić. No niestety jest tak, że jak już się nagram, no to wtedy dostaję podwójną dawkę, ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, więc dlaczego oni to robią przed nagraniami? Być może dlatego, że jest jakaś możliwość wychwycenia tego na taśmie filmowej, albo na przykład można by było rozszyfrować dźwięk i po tym właśnie się zorientować, czy nawet wręcz udowodnić, że coś takiego jest z daną osobą, prawda, robione elektronicznie. To jest moja pierwsza hipoteza, ale druga hipoteza jest taka, że oni sobie po prostu traktują te moje wystąpienia i wypowiedzi przed Państwem jako coś w rodzaju takiego poletka doświadczalnego, taki test, na ile im się coś tam w tym programowaniu, w tym neuroprogramowaniu udało. I proszę Państwa, ja jestem semiologiem z wykształcenia, wprawdzie semiologiem językowym, ale studiowałam w stanie wojennym w Paryżu i tam miałam naprawdę solidną dawkę teorii informacji, teorii systemów i tak dalej, również genetyki. I ja po prostu na te moje filmy patrzę pod tym kątem. To znaczy już od 3 lat ja je analizuję i naprawdę rysuje się z tego obraz osoby, Państwo może sobie z tego nie zdajecie sprawy, nie zauważacie, ale ponieważ ja wiem, na co patrzeć i na co zwracać uwagę, no to jest ewidentne, że jestem po prostu w momencie, kiedy do Państwa mówię, jestem zdalnie sterowana. Wpływa się na moje gesty. Ja mam na przykład w określonych momentach, na określonych filmach takie sekwencje gestów, które nie są moimi, prawda? Bo każdy z nas ma jakieś tiki, jakieś ruchy rąk i tak dalej. Ale ja mam całe takie, no nie będę Państwu teraz przytaczała, bo to już tych programów było bez liku. Ale są na przykład, jest na przykład taki miesiąc czy 4 programy, prawda, gdzie ja powtarzam pewne gesty w określonych momentach i to ewidentnie zostało zaprogramowane. Kolejna sprawa, proszę Państwa, ja się bardzo często zacinam, to znaczy mam taki syndrom, objaw, to jest oficjalny termin, objaw człowieka papugi CIA. O tych ludziach papugach możecie Państwo przeczytać w Gazecie Wyborczej z 2012 roku w artykule CIA włamuje się do mózgów. To znaczy chodzi o to, że ja nie słyszę głosów w głowie. Prawda? Ja teoretycznie no, jestem osobą obdarzoną własną wolą, prawda, generującą swoje własne wypowiedzi, tylko że tak naprawdę w sposób właśnie bezszwowy wszystko wskazuje na to, że jestem podłączona pod taką pętlę cybernetyczną. I właśnie ci ludzie papugi dostali taki przydomek, dlatego że oni powtarzają jak papugi. I ja bardzo często tak powtarzam. W tej chwili nie, bo ewidentnie prawda, coś tutaj zostało zmienione, ale jeżeli Państwo się cofniecie, obejrzycie moje inne filmy, to naprawdę występowało. I teraz proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię Państwu właśnie dzisiaj? Ano dlatego, że ten temat już wypłynął na forum publicznym za pomocą tak zwanych deepfake'ów z angielskiego. To jest zbitka wyrazowa, złożenie deep learning, czyli głębokie uczenie w znaczeniu uczenie sztucznej inteligencji, moich emocji, mojej kognicji, czyli mojego sposobu myślenia, mojej fizjologii i tak dalej. I to właśnie zobaczyliście Państwo w twarzy tego interlokutora, który się tam pojawił na tym zdjęciu. I fake to znaczy fałszywy wprowadzający w błąd. I proszę Państwa, tą techniką wojsko dysponuje już od bardzo dawna.
To było przede wszystkim do tej pory stosowane do zdyskredytowania różnych polityków, do wpływania na wybory, na wyniki wyborów itd., itd. Natomiast w tej chwili wprowadza się już tego typu aplikacje do szerokiego użycia. No i w zasadzie możecie Państwo już w internecie spotkać wiele filmów, gdzie czy to politycy, czy to gwiazdy ekranu są po prostu, no w ten, ich wypowiedzi, ich mimika, ich sposób zachowania jest w ten sposób parodiowany, wprowadza się w ten sposób na przykład odbiorców w błąd, jeżeli wysłuchują Baracka Obamy, bo to z Barackiem Obamą były tego typu figle. Znane aktorki zostały angażowane przez takich hakerów komputerowych do różnych filmów pornograficznych. Również osoby, prawda, mąż się może w ten sposób zemścić na swojej żonie, że po prostu wykorzystując taką aplikację jakoś to wpuści w przestrzeń publiczną. No jakieś sceny z jej twarzą, ale z obcym ciałem. I proszę Państwa, to zjawisko narasta i to zjawisko jest bardzo poważnie traktowane przez różne rządy. Dlaczego? Dlatego, że to jest doskonały instrument do tak zwanej wojny informacyjnej, wojny psychologicznej. Dlatego, że można w ten sposób po pierwsze dyskredytować, po drugie można podawać różne fałszywe wiadomości. Te wiadomości, jeżeli one są włożone w usta jakiegoś wiodącego polityka, to one mogą być, no naprawdę wywołać niezłe zamieszanie na świecie. I dlatego, proszę Państwa, różne rządy, w tym Pentagon, postanowili się za to wziąć jak najbardziej na poważnie. I ja Państwu proponuję takie dwa wideo, żebyście ci z Państwa, którzy jeszcze się z tym nie zapoznali, mogli sobie obejrzeć, jak to się robi. Jak konkretnie można podstawić i zmanipulować czyjś głos i czyjąś mimikę, wyraz twarzy itd., itd. Bo cała zabawa polega na tym, żeby dostosować mimikę w twarzy, zwłaszcza w wargi i w ogóle układ tutaj aparatu mowy, do słów, fałszywych słów, które wkładamy w usta danego człowieka. Proponuję Państwu dwa takie instruktażowe wideo. To jest taki 10-minutowy filmik na portalu Wiedzowy Marcin pod tytułem Czym jest deepfake i dlaczego ta technologia może być niebezpieczna. I proszę Państwa, taki artykuł w języku angielskim o tym, jak Pentagon to zwalcza. To jest fragment audycji CNN-u, gdzie naprawdę zobaczycie to Państwo w całej krasie, jak to zrobić. I teraz proszę Państwa, jak Pentagon to zwalcza? Uśmiejecie się Państwo, dlatego że tak naprawdę Pentagon, amerykańskie służby specjalne, amerykańska armia no dysponuje tą technologią i wykorzystuje ją bardzo skutecznie, między innymi na ofiarach kontroli umysłu już od ładnych paru dekad. Tylko no taki jest system oswajania nas z różnymi tymi cudeńkami technologicznymi, że w pewnym momencie, jak już się prawda, załatwili sobie wszystko, co mieli załatwić, no to wtedy ujawniają: proszę Państwa, odkryliśmy, mamy nową, świeżą technologię, popatrzcie, pobawcie się tym. I proszę Państwa, no ale akurat ta technologia no musi być kontrolowana, prawda? Bo jest potencjalnie naprawdę niebezpieczna. W związku z tym Pentagon się podzielił, to znaczy część personelu konstruuje te filmiki, te fałszywe filmiki, starając się, żeby były możliwie jak najbardziej realistyczne, jak najbardziej nie do rozpoznania.
Natomiast druga połowa, zaangażowane są w to nie tylko służby specjalne, ale oczywiście różne instytuty badawcze amerykańskie. Natomiast druga połowa ma za zadanie wykryć to, co tamci spsocili i prawda, ukradkiem wyrzucili do sieci. Proszę Państwa, no to jest, jeżeli chodzi o te wszystkie technologie wojskowe, bo to tak naprawdę urodziło się w Wojsku Amerykańskim. Proszę Państwa, wszystkie te technologie wojskowe są odkrywane, czy urządzenia, prototypy są produkowane w ten sposób, że z jednej strony dana uczelnia, no ja tutaj mogę powiedzieć, bo to jest absolutnie oficjalne, Politechnika Wrocławska wygrała granty na broń energii skierowanej. Był taki konkurs w 2014 roku, zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. My inwestujemy w tą broń energii skierowanej ogromne pieniądze. W zasadzie no, większość budżetu tego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na to idzie, dlatego że takie jest życzenie hegemona, czyli Stanów Zjednoczonych, żeby wszystkie kraje satelickie, wszystkie kraje natowskie uczestniczyły w tym zbiorowym wysiłku. Broni w cudzysłowie, tworzenia broni w cudzysłowie nieśmiercionośnych. No i proszę Państwa, tutaj jest ten sam schemat, to znaczy Politechnika z jednej strony ma opracować urządzenia, znaczy prototypy takich broni i w nawiasie powiem, że przetestować i to już jest w fazie testów. A druga sprawa, że jednocześnie Politechnika dostała granta na to, żeby opracować sposób obrony przed działaniem tej broni, którą sama wymyśliła. No i kółko się zamyka i dlatego bardzo duże zainteresowanie. Na przykład jeżeli mnie się uda przypadkiem zrobić coś takiego, co mnie w jakiś tam sposób chroni przed losem myszki w mikrofalówce, no to natychmiast mam telefony i natychmiast, prawda, usiłują się dowiedzieć, a co ja takiego zrobiłam, a jak ja się z tym czuję, a skąd, a dlaczego i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, wracamy do kontroli umysłu, wracamy do, teraz będzie o moich wpadkach językowych. Proszę Państwa, bardzo często w tych moich programach ja mówię nonsensy, absolutne, totalne nonsensy, no, po których podejrzewam, powinniście Państwo wzruszyć ramionami i powiedzieć, no cóż ta kobieta opowiada, ona się na niczym nie zna, no w ogóle, kogo oni tam do tego NTV wpuścili. Jak to się zaczęło? To się zaczęło, proszę Państwa, od dat i to się zaczęło od różnych wielkości, typu, że na przykład zamiast 3000 mówiłam 700 tysięcy, myliłam daty. Najpierw, i to jest opisane, pierwsza sprawa, kiedy można tego człowieka, można sprawdzić, na ile ten system, to podłączenie, ten interfejs działa rzeczywiście, zaczyna się właśnie z numerami i z datami. Proszę Państwa, ja mam tego dowód, że to w większości przypadków, nawet jak program leci na żywo, bo oni są w stanie to zrobić wszystko w czasie rzeczywistym. Mam taki dowód, że ja kiedyś tutaj rozmawiałam przez telefon na wizji z pewną panią i ta pewna pani wymieniła pewną wielkość właśnie w tysiącach. I ja tego słuchałam tego uważnie, jej córka tego słuchała, siedziała obok niej. I potem na filmie no, wyszedł absolutny nonsens. Ja zadzwoniłam do tej pani, ona mi potwierdziła, że ona absolutnie tego nie powiedziała i ja tego, po prostu nonsens był taki, że ja bym to wychwyciła. Tak samo pytałam naszego realizatora, pana Wojciecha Drewniaka, czy prosiłam go, żeby słuchał i on mówił, słuchaj, no nie, po prostu podstawiają, mają takie możliwości techniczne. I to jest, proszę Państwa, pierwszy poziom takiego deepfake'u, takiego dyskredytowania człowieka, który mówi. Natomiast drugi poziom jest znacznie trudniejszy i znacznie bardziej zaawansowany. Ja Państwu podałam cały szereg
linków do wywiadów z doktorem Robertem Duncanem. To jest wywiad Roberta Duncana z Januszem w ramach 3 Międzynarodowego Dnia Walki z Kontrolą Umysłu, ale też są dwa jego inne wywiady, które się znajdują na kanale mojego kolegi Mind Wars. I proszę Państwa, zwłaszcza chciałabym Państwu polecić wywiad zatytułowany Dr. Robert Duncan i Tyrone Dew, wywiad pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że tam w 30 minucie pan doktor tłumaczy, w jaki sposób. Ja Państwu to tylko zasygnalizuję, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie uprzejmie do tego zajrzeć, dlatego że no jakby tutaj informacja musi być pełna, żeby była zrozumiała i żeby była wiarygodna. Proszę Państwa, dr Robert Duncan jest, tak jak ja, językoznawcą. Studiował na MIT-cie, to znaczy w Instytucie Massachusetts Institute of Technology, i jego mistrzem był światowej sławy językoznawca Noam Chomsky. Noam Chomsky, generatywista. I teraz o co chodzi? Skrótowo. To jest tak, że kiedy nawet my nie słyszymy głosów w głowie, ale kiedy śpimy, kiedy mamy jakieś takie momenty, po prostu kiedy odpoczywamy, kiedy nasz umysł odpoczywa, nie koncentrujemy się na niczym, tylko jesteśmy jakby w stanie relaksacji, to wtedy jest możliwość takiego zdalnego wprowadzenia do naszej podświadomości przeróżnych myśli, przeróżnych słów, przeróżnych konceptów. Proszę sobie wyobrazić, że stosunkowo łatwo jest zmapować cały nasz słownik. To znaczy, i od tego się zaczyna, słownik mapuje się wszystko i jakby rozbiera się na czynniki pierwsze, wszystko, co my w ogóle kiedykolwiek powiedzieliśmy. Dlatego, że można odtwarzać naszą pamięć, ja wiem, że to jest dla Państwa straszna science fiction, ale to wszystko można sobie odtworzyć tak jak z twardego dysku. I teraz tak, taki przeciętny człowiek, jak ja i Państwo, dysponuje repertuarem od 1000 do 5000 słów. Szekspir był wyjątkiem, używał 11 tysięcy słów. I teraz, proszę Państwa, kiedy my mówimy, to jest monitorowane na bieżąco. Oczywiście monitorowane, proszę Państwa, przez sztuczną inteligencję, przez komputery kwantowe, które mają niewiarygodną wręcz możliwość obliczeniową. I teraz tak, w momencie, kiedy ja wypowiadam jakieś zdanie, to jest przewidywalny ciąg dalszy tego, co powiem, po prostu dlatego, że to jest zakodowane w strukturach danego języka. I w związku z tym ta sztuczna inteligencja może przewidzieć, jakie będzie zakończenie mojego zdania, prawda? I jeżeli została zaprogramowana w określony sposób, to znaczy chodzi o to, żebym, o niedopuszczenie, żebym ja przekazała Państwu pewne treści, no to wtedy, prawda, ten system cybernetyczny może przejąć kontrolę nad moim aparatem mowy i może spowodować, że ja powiem coś zupełnie innego niż najczęściej przeciwnego do tego, co chciałam powiedzieć. I proszę Państwa, znowu tutaj mamy dwa poziomy. Jeden poziom to jest taki, że ja popełnię tak zwany lapsus, ale wtedy zdam sobie z tego sprawę, prawda, i się poprawię. Ale może być tak, że ja myślę, że ja mówię coś innego, że ja mówię dobrze, prawda, a mój aparat mowy wymawia cokolwiek innego i to jest rejestrowane w czasie rzeczywistym, na żywo. I proszę Państwa, proszę zrozumieć, że ja się w ten sposób nie tłumaczę, prawda, z różnych wpadek językowych, tylko próbuję Państwu unaocznić, co można z nami zrobić. Jeżeli to się robi jeszcze z osobami prywatnymi, prawda, bo takie są scenariusze, takie jest ćwiczenie na nas,
no to pół biedy. Ale proszę Państwa, w ten sposób i, że tak powiem, różni programiści i designerzy neurobroni mówią o tym otwartym tekstem, to się od wielu lat robi na przykład na politykach. I tutaj, proszę Państwa, możecie Państwo właśnie w tym wywiadzie dr Robert Duncan i Tyrone Dew, te sprawy są opisane od 30 minuty. Natomiast jest jeszcze inny naukowiec, który tak jak dr Duncan brał udział w tych czarnych projektach, to jest dr James Giordano. On wygłosił taki wykład, to był wykład dla oficerów w West Pointie pod tytułem Neurobronie. Mózg jest polem bitwy przyszłości. My się w tej chwili staramy przetłumaczyć dla Państwa ten wywiad. On wkrótce będzie na jednym z naszych kanałów. I proszę Państwa, tam z kolei od 27 minuty tego wykładu dr James Giordano tłumaczy, jak można wpływać na polityków czy liderów danych grup, nie tylko w ten sposób, że jakby pokazuje się ich w jakimś fałszywym świetle, ale również można wpływać bezpośrednio na ich decyzje. Jak to się robi? Proszę Państwa, można to zrobić właśnie za pomocą fal radiowych, ale również można to zrobić za pomocą czegoś na kształt narkotyków, to znaczy za pomocą takich substancji, które rozpylone na przykład w otoczeniu danego polityka sprawią, że on wejdzie na spotkanie na najwyższym szczeblu wściekły, agresywny, chcący, nienawidzący swojego osoby, z którą się spotyka, czyli przeciwstawnego lidera, i z absolutnym zamiarem poprowadzenia tej rozmowy w określony sposób. W momencie, kiedy wejdzie w taką przestrzeń, gdzie albo są odpowiednie fale na niego skierowane i te fale go programują na określony nastrój, na określone emocje, albo też, prawda, ktoś mu popsikał czy fotel, czy w ogóle otoczenie jakimiś nanocząsteczkami, które zadziałały na jego neurotransmitery w mózgu, i po prostu ten człowiek wychodzi z tego spotkania przekonany, że spotkał się właśnie z cudownym człowiekiem, z którym chce współpracować, prawda? I dokonuje absolutnej wolty o 180 stopni, jeżeli chodzi o swoje decyzje polityczne. I proszę Państwa, ten człowiek sobie nie uświadomi, że właśnie zastosowano na nim broń neuronową. On wróci do swoich wyborców, do swoich sympatyków i zwolenników, i on ich będzie przekonywał do swojej nowej linii postępowania, która również, prawda, no, będzie ich nową linią postępowania. I teraz są dwa jakby możliwe scenariusze. Jeden możliwy scenariusz to jest taki po prostu, że on ma taką charyzmę i tak. Takie oddziaływanie na swój naród, na swoich wyborców, na swoich, w cudzysłowie, wyznawców czy kolegów partyjnych, że oni bez wahania pójdą za nim, a może być tak, że oni będą tak zaskoczeni i tak bardzo im ta wolta nie będzie pasowała, że po prostu oni go zostawią. Ta struktura partyjna, ta grupa, ten naród, no po prostu przejdzie przez taki okres zupełnego zamieszania, zupełnej dezorientacji. I proszę Państwa, to się naprawdę dzieje. To się naprawdę dzieje i to prawdopodobnie te dr Duncan mówi, że te technologie są już tak zaawansowane, że możemy się o nich dowiedzieć jakby z pierwszej ręki, dlatego że no jest szalenie trudno się przed tym obronić. Zarówno jednostkom, jak i całym populacjom. Dlatego że no dzięki temu, że to było tak długo trzymane w sekrecie, tak długo było testowane na zupełnie niewinnych, niczego się nie spodziewających ludziach, że mieli czas, żeby to sobie naprawdę perfekcyjnie, ale to
perfekcyjnie opracować. Proszę Państwa, trenowali to na ludziach z całego świata, mówiących wszystkimi językami. Proszę Państwa, jest 6 tysięcy grup językowych. Ja miałam taki pomysł w pewnym momencie, prawda, że ponieważ ja się w pewnym momencie uczyłam baskijskiego, że ja zacznę myśleć po baskijsku, prawda? To ten komputer będzie miał problem z tym, żeby się do tego mojego baskijskiego dostosować. Owszem, miał problem, ale sobie, ponieważ miał to w repertuarze, w swoim repertuarze językowym, bardzo szybko sobie z tym poradził. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek był naprawdę trudny. Był trudny dla mnie, no bo to prawda kawałek mojego życia, z którym się z Państwem podzieliłam. Myślę, że również był trudny i szokujący dla Państwa. No ale musieliśmy to w końcu kiedyś odrobić, bo jak mówię, lada moment może to czekać również każdego z Państwa. Dziękuję uprzejmie. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.